15-latek z Zakopanego. No i popatrzmy, jak sobie poradzi w konkursie. Prędkość na progu 87 km na godzinę. No chyba nieco lepiej od trójki Japończyków, których oglądaliśmy wcześniej, ale znacznie krócej od jednej Adamiany. 106 metrów. 13,2 punktu, a zatem ten wiatr z przodu ponad 1 na sekundę. Widzimy, jak zmienne tutaj są warunki. No i łączna nota 71,1. Obecnie AZS-a WF Katowice. No i trzymajmy kciuki za naszego reprezentanta. Na pewno stać go na awans do finałowej 30. Rafał Hisz w powietrzu. Niezłe wyjście z progu. Dobra prędkość. No, ale tutaj zabrakło zdecydowanie odległości. Ten skok serii próbnej dużo lepszy. Wczoraj w kwalifikacjach 22 miejsce, 105 metrów. Teraz 101 przy lekko niesprzyjającym wietrze. Może zabraknąć do awansu do 30. Te podmuchy wiatru tutaj mają ogromny wpływ, szczególnie na tej skorantów. Piotr Żyła. Jutro skończy 24 lata. No, by sobie sprawił tutaj prezent na urodziny w postaci dobrego występu. Złapał podmuch wiatru, troszkę niespokojny lot. Zniosło go na lewą stronę ze skoku, ale ładnie poszybował dość daleko. Choć widzimy, nie jest do końca tej swojej próby zadowolony. 113 metrów, będzie aż ponad 14 punktów odjętych. Tu widzieliśmy, złapał podmuch wiatru z prawej strony. Miał troszkę problemy w powietrzu, ale szczęśliwie dobrze wylądował telemarkiem. Za styl jednak tylko po 17, 16,5, 17 i trwa do tej pory w zawodach Pucharu Świata. Czy dzisiaj powalczy o kolejne? Michael Urman na progu, poniżej 88 km na godzinę, troszkę niespokojny lot, koryguje jeszcze, ale daleko poszybował. O, brawo, jest w znakomitej formie. Dość niską parabolę lotu obrał, leciał dość nisko nad wyskokiem, ale proszę, 131 metrów. No ten wiatr nieco powyżej metra na sekundę pod narty, minus 12,2 punktu. Na pewno będzie teraz nowym liderem w tych zawodach. No, a które zajmie ostatecznie miejsce? No zobaczymy, poczekamy na skoki kolejnych zawodników. Michael Urman prowadzi 122,1 punktu. To blisko 10 wyprzedza Denisa Korniłowa, no, ale przecież skoczył od niego aż o 14 metrów dalej. Przypomnijmy, że na obiekcie o punkcie K120 każdy metr w przeliczeniu na punkty do 1,8 punktu, a zatem widać tutaj bardzo, jak istotne w tym przypadku na Okurajamie są punkty dodatnie bądź ujemne za sprzyjający bądź niesprzyjający wiatr. Michael Urman obejmuje zatem prowadzenie, a teraz czeka na żółte światło Shohei Tochimoto. 21-letni skoczek japoński z Sapporo, znając tutaj dobrze ten obiekt. Podczas Mistrzostw Świata 4 lata temu był tutaj na miejscu 6 zawodników. Z numerem 41 Stefan Hocke, 24 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie. No, dobre warunki teraz do skakania, aczkolwiek Stefan Hocke wylądował gdzieś tuż przed punktem K, nie tak daleko jak Urman czy Tochimoto. 114 metrów, ale też widzimy, że te warunki nie miał tych warunków aż tak dobrych, jak skaczący przed nim rywal. No, w rozmowie telefonicznej przed tymi zawodami Adam Małysz podkreślał, no, że tutaj właśnie ten wiatr może mieć decydujące znaczenie, że te przeliczniki nie zawsze oddają to, co dzieje się naprawdę na skoczni. No, miejmy nadzieję, bo w tym sezonie jak na razie Adam Małysz nie miał wielkiego szczęścia do warunków, że dzisiaj to szczęście do niego się uśmiechnie. Na razie Roman Kołdelka, reprezentant Czech, podbudowany świetnym występem w Harachowie. No, ale tutaj nie było aż tak dobrze, nie doskoczył do 120 metra. 110,5, ale będzie miał punkty dodatnie. A zatem trafił na warunki niesprzyjające, na wiatr z tyłu. Roman Kołdelka reprezentował już Czechy podczas Mistrzostw Świata tutaj na tym obiekcie. Był wówczas 25. Młody jeszcze wówczas, niespełna 18-latek. Robert Kraniuk, 10. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przed rokiem. Teraz jak na razie jest 20. No i marzy, aby poprawić tą pozycję. Z dobrej strony pokazał się w Harachowie. Złapał formę. No ale jak widzimy tutaj na Okurajamie, przy tylnym wietrze, tak przypuszczam, śledząc to, co działo się w powietrzu, jednak sobie nie poradził. No proszę, jednak minus 8,3. To wskazuje, że ten wiatr był jednak lekko sprzyjający. Oczywiście te punkty są wynikiem pewnego uśrednienia. Wiatr mierzony jest w trzech punktach.
Wszystkim. Pierwszy punkt pomiarowy na progu, ostatni na punkcie K. Jeżeli do punktu K zawodnik nie doleci, ten ostatni pomiar nie jest brany pod uwagę. Robert Skraniec dopiero 18. Po skoku na odległość 112 metrów, a teraz Severin Freund. Jest to 2-letni skoczek niemiecki. Wczoraj w jednym z treningów 135,5 metra. Teraz także ładnie leci nad wyskokiem i daleko, ponad 120 metrów. Brawa dla Severina Freunda. To był dobry skok. To 24 metry, niewiele punktów ujemnych. No to 18, 18,5 punktu. Jest drugi w tej chwili reprezentant Niemiec po tym skoku na odległość 124 metrów. Piotr Żyła na miejscu 25. A za chwilę 45 na liście startowej ostatnich Japończyków Daiki Ito. Sporo zabrakło do 120 metra Japończykowi. Wyglądało jakby ten silny wiatr przydusił go troszkę do zeskoku. Dwaj Niemcy na czele, Michael Urman przed Severinem Freundem. Michael Urman pokazał tutaj najdłuższy skok, 131 metrów. Teraz Daiki Ito tylko 110,5, ale przy lekko niesprzyjającym wietrze także i on jest przed Piotrem Żyłą. Daiki Ito w tej chwili na miejscu 15, liczył zapewne na więcej. Zwycięzca letniego Grand Prix przecież w tym sezonie. No a teraz Manuel Fettner, który w tym sezonie jak na razie radzi sobie znakomicie. Jest 11 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No i skakał nierówno. No to akurat był ten lepszy skok. Serii równej tylko 67 metrów. Wejście z progu ratował się już tylko przed upadkiem. Teraz znacznie lepiej 118. No i będzie, myślę, gdzieś około 10 miejsca na tym etapie rywalizacji. 8, 103 i 3 dziesiąte punktu wyprzedza Manuel Fettner Pascala Bodnera. Dokładnie o 1 punkt, a tyleż samo 1 punkt straci do 7 w tej chwili Andreasa Spiernena. No i biało-czerwone flagi powiewają, polscy kibice są na skoczniach całego świata. A Miran też nie zapala jeszcze żółtego światełka Adamowi Małyszowi. Miejmy nadzieję, że dzisiaj to szczęście będzie po stronie naszego znakomitego zawodnika. Czterokrotny triumfator w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Czterokrotny mistrz świata, czterokrotny medalista Igrzysk Olimpijskich. Tutaj na Okurajamie wygrywał dwukrotnie. Dwie wygrane na Miyano Mori, jedna w zawodach Pucharu Świata w 1997 roku. Jedna 4 lata temu w Mistrzostwach Świata. Jak Adam Małysz poradzi sobie dzisiaj w zawodach? Trzymajmy kciuki za naszego zawodnika. Jest lekko przeziębiony, ale jest w dobrej formie. Niezła prędkość na progu. Ładnie obrał parabolę lotu. Walczy o odległość. Dobry skok. Brawo, Adam. Bardzo ładny skok Adama Małysza. No i teraz czekamy na przeliczniki. 132,5 metra. Najdłuższy jak na razie skok tych zawodów. Mniej ujemnych punktów od Michaela Urmana. A zatem Adam Małysz będzie liderem. No i poczekamy, jaka będzie odpowiedź Austriaków Kofflera i Morgensterna oraz Simona Mana. Bardzo ładny skok naszego reprezentanta. Lądowanie telemarkiem. Noty za styl, jak widzimy, wysokie. 18,5, 19 punktów. Łączna 126,6. Adam Małysz jest liderem. Trzech zawodników pozostało jeszcze w pierwszej serii tych zawodów. Brawa dla naszego reprezentanta. Cieszymy się z dobrej formy Adama Małysza. Tomas Morgenstern, no tam na górze, nie wie dokładnie, ile skoczył Polak. Słyszał być może speakera. No ale znowu mamy krótką przerwę przed skokiem Andreasa Kofflera. Andreas Koffler w Mistrzostwach Świata tutaj 4 lata temu także nieźle sobie radził. Był 8 na Okurajamie, 6 na Miyano Mori. Przed rokiem 4 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W tym sezonie jak na razie 3, a zatem o oczko lepiej. No i zobaczmy, jak on sobie tutaj poradzi w tych warunkach. Koffler już w powietrzu, powyżej 88 km na godzinę. Ładnie wysoko leci. No i ląduje gdzieś w okolicach zielonej linii. Czy wystarczająco daleko, aby wyprzedzić Adama Małysza? Poczekaj. Wydawało mi się, że skok krótszy od Adama, tak? Zdecydowanie 7 metrów, 125,5. No ale widzieliśmy też tę zieloną linię, która oznacza,
miejsce, w którym zawodnik powinien wylądować, aby przy założeniu, że zostanie porównywalne noty za styl, jak prowadzący aktualnie zawodnik w konkursie, go wyprzedzić. Jest drugi, 126 punktów, ale proszę, 7 metrów krócej, ja tylko 0,6 punktu za Adamem Małyszem. Jakież to będą emocje w serii drugiej, a już na rozbiegu jest Simon Amann. Szybko teraz przebiega rywalizacja, Szwajcar w powietrzu, ładnie wyszedł z progu, spokojny lot, ale krótki, tylko około 120 metrów w wykonaniu zdobywcy Pucharu Świata z poprzedniego sezonu. Czterokrotny mistrzem świata w Sapporo. Cóż można jeszcze osiągnąć więcej? 117 metrów, no, niemal przy bezwiecznej pogodzie uzyskuje Simon Amann. Nie ma oczywiście najmniejszych szans, aby on tutaj zagroził Małyszowi czy Koflerowi, czy myślę nawet Michaelowi Urmanowi. Tylko 117 metrów i siódmy jest Simon Amann. 108,2 punktu, spora strata do prowadzącego Adama Małysza, do drugiego Andreasa Kofflera. No i pozostał nam już tylko Thomas Morgenstern. 138,5 metra w serii próbnej. A jak będzie teraz w zawodach? Ładnie, spokojnie wyszedł z progu. Tutaj koryguje lot, wysoko leci, ale niespokojnie. No i zlądował. Dość szybko wydawało się po tej początkowej fazie lotu, że będzie to dłuższy skok. Ale chyba jakiś podmuch wiatru z tyłu spowodował, że Thomas Morgenstern wylądował wcześniej. 124,5 metra. Wiatr średni to minus 2,2 punktu. I temperatura się podnosi w Sapporo chyba z każdą minutą. Wczoraj tutaj minus 12 stopni podczas kwalifikacji. I dzisiaj pogoda zmienia się znacznie w Sapporo. Zobaczymy, jakie warunki będą jutro. 124,5 metra. Thomas Morgenstern lekko przemarznięty. No i zobaczmy, poczekajmy jeszcze na noty. 124,1 punktu. Łączna nota skoczka austriackiego daje mu czwarte miejsce w konkursie, a zatem po pierwszej serii Adam Małysz prowadzi. Jest bliski 39. zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, ale nie zapeszajmy, bo przed nami jeszcze druga seria. Polak wyprzedza Andreasa Kofflera tylko 0,6 punktu, chociaż skoczył od niego 7 metrów dalej. 132,5 metra Adama Małysza przy 125,5 Andreasa Kofflera w bardzo różnych warunkach atmosferycznych. Przy sprzyjającym bądź niesprzyjającym wietrze skakali no niemal tuż po sobie, a zatem widać, że ten wiatr tutaj kołuje i zmienia się bardzo szybko. Wymieniają tutaj jeszcze opinie z Simon Amann, z Thomasem Morgensternem. No, oni nie mieli dzisiaj tak szczęścia do pogody jak Adam Małysz. Wreszcie uśmiechnęło się to szczęście do naszego zawodnika i on tutaj obejmuje prowadzenie po pierwszej serii. 126,6 punktu. Koffler drugi, Urman trzeci, Morgenstern, lider Pucharu Świata czwarty, piąty Frank, szósty Korniłow. Na miejscu ósmym Simon Amann. Kolejni zawodnicy, Roman Kundelka na miejscu osiemnastym. No, nieźle tutaj poradzili sobie dzisiaj Czesi w tych warunkach na Okurajamie. Stefan Hoke jest 19. No i zamyka tę 30 finałową Harriot. To jeden z tych zawodników, którzy będą próbowali wyprzedzić Kamila Stocha w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Na razie po pierwszej serii dość daleko, na 25. miejscu. No i tutaj w tej próbie też czegoś jakby zabrakło. 108,5 metra. Niesprzyjającym silnym wietrze plus 4,1 punktu. Przypomnijmy, że ten przelicznik tutaj na Okurajami to 11,7 za. Czterokrotny mistrz olimpijski przed rokiem wreszcie dorzucił do swoich trofeów kryształową kulę za zdobycie Pucharu Świata. W tym sezonie na razie jest drugi z dużą stratą do prowadzącego Morgenstern. Simon Amann już w powietrzu. Ładna sylwetka, pięknie, stylowo tutaj w tym skoku, ale tylko gdzieś około 120 metrów uzyskał Szwajcara, zatem nie pozwoli mu to na jakiś duży awans w klasyfikacji generalnej. 119 oczywiście będzie nowym liderem. Otrzymał jeszcze dodatkowo punkty za niekorzystny wiatr. Kolejno skakać będą Sochimoti, Korniłow i Pionc. Myślę, że tych trzech zawodników po tym niezłym swoim skoku, który oglądaliśmy raz jeszcze, Simon Amann ma szansę wyprzedzić. No, a teraz już szybciutko kolejni zawodnicy. Thomas Morgenstern, lider Pucharu Świata w powietrzu. Niezbyt udany pierwszy skok, 124,5. Teraz daleko, ale czy wystarczająco daleko, aby wyprzedzić młodego Niemca? Thomas Morgenstern, no, mimo młodego wieku, 24 lata, już niezwykle utytułowany mistrz olimpijski, przede wszystkim w Stradze Lato. 4 razy
stał na najwyższym stopniu podium w mistrzostwach świata, ale w zawodach drużynowych. No, na pewno więc jego marzeniem na ten sezon jest zdobycie pierwszego w karierze tytułu mistrza świata indywidualnie. Jak na razie jego forma jest bardzo stabilna, równa. Od początku sezonu już 7 pucharowych zwycięstw, 11 razy na podium, a dzisiaj jest drugi, tak? Przegrywa minimalnie z Severinem Freundem. Te 124,5 metra, które uzyskał w drugim skoku, to było za mało. Severin Freund zatem nieoczekiwanym liderem. No, ale jak długo Niemiec utrzyma się na tej pozycji? Pozostała nam już w zawodach tylko trójka. Michael Urman. Niemiec już jest na progu. Starszy kolega Freunda. No i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Krótko! Krótko, czy warunki niekorzystne, czy też może doświadczony Urman nie wytrzymał presji. Była szansa, by odnieść trzecie zwycięstwo w karierze w zawodach Pucharu Świata, aby po raz 14 nie stanąć na podium. Tylko 111 metrów. Ten wiatr wprawdzie niekorzystny, 5,5 punktu, no ale mimo wszystko liczyliśmy tutaj na nieco więcej. Michael Urman trzeci, a zatem będzie dzisiaj chyba poza podium, a na rozbiegu pozostała nam już tylko dwójka. Uśmiechnięty Severin Freund, pierwsze podium w karierze w zawodach Pucharu Świata tego reprezentanta Niemiec. A teraz pojedynek Andreas Koffler, Adam Małysz. Po pierwszej serii dzieli ich tylko 0,6 punktu. Przeliczenie na odległość 130 cm. Jak będzie w tym drugim skoku? Jak sobie poradzi Andreas Koffler? Dynamiczne wyjście z progu. Wychylił się głęboko do przodu. No ale ten wiatr tutaj chyba miał niekorzysty. Nie pozwolił mu daleko odlecieć. Przed czerwoną linią ląduje Andreas Koffler. Severin Freund uśmiechnięty. Do niego dzisiaj uśmiechnęło się szczęście. On miał ten wiatr, który pozwolił mu tutaj odlecieć aż na 129 metr. Bardzo dobra też parabola lotu. Zwróciliśmy uwagę na to, że Severin Freund jako jedyny wyżej wyszedł z progu niż pozostali zawodnicy. Może to jest klucz do sukcesu. No niezbyt wysoko tutaj poprzeczkę stawia Adamowi Małyszowi Andreas Koffler. On przegrywa nawet z Freundem i z Morgensternem. Jest w tej chwili trzeci. No a my czekamy na kończący rywalizację pierwszego dnia na Okurajamie skok Adama Małysza. 33-letni nasz skoczek z Wisły przed szansą na 39 w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Nie zapeszajmy, trzymajmy kciuki, popatrzmy spokojnie na skok Polaka. Przed progu niezbyt dobrze, walczy o odległość, no i czy to wystarczy? Czy to wystarczy? Kiepski był ten drugi skok Adama Małysza, nie ma co ukrywać. I najlepiej wyglądał już na progu, 118 metrów tylko, i czyżby Severin Freund sensacyjnym zwycięzcą? Czyżby to właśnie ten młody Niemiec nie pozwolił Adamowi zwyciężyć w karierze po raz 39? Spójrzmy raz jeszcze na skok Polaka. Nie miał zbyt dobrych warunków, ale też i na progu nie obrał tej paraboli najkorzystniej. Ląduje tylko na 118 metrze Polak. Plus 300 wydostanie za ten tylny wiatr, ale to oznacza tylko trzecie miejsce w tym konkursie. Adam Małysz przegrywa dzisiaj i z Tomasem Morgensternem, i z rewelacyjnym, sensacyjnym zwycięzcą Niemcem, 22-letnim Severinem Freundem. Brawa dla Adama Małysza oczywiście za 89 w karierze podium w zawodach Pucharu Świata, 6 już podium w tym sezonie, no ale pewien niedosyt pozostaje. Kto by się spodziewał? Severin Freund. W pierwszej serii 124 metry, piąta pozycja. Za tą czwórką, która miała tutaj walczyć o wygraną, za Małyszem, Kofflerem, Urmanem i Morgensternem. Ale on w drugiej serii najlepiej i najkorzystniej obrał parabolę lotu, wykorzystał warunki, poszybował aż na 120, na 129 metry i wygrał. Tomas Morgenstern dzisiaj drugi, oczywiście powiększy swoją przewagę nad rywalami w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Adam Małysz trzeci. Czwarty Andreas Koffler, a zatem Polak tylko trochę o 10 punktów mniejsze różnice do skoczka austriackiego w klasyfikacji Pucharu Świata. No i o trzecie miejsce w tej klasyfikacji generalnej, taką mamy nadzieję, powalczy w konkursie jutrzejszym. Urman piąty, Aman szósty. Kolejna szóstka zawodników: Petner, Piernen, Korniłow, Matura. Dobre dziesiąte miejsce Czecha. Niezła dzisiaj postawa Czechów w tym konkursie, niezła Słoweńców. Najlepszy z Japończyków Noriak i Kasai na miejscu 11. No, kolejni zawodnicy niemieccy zdobywają punkty do klasyfikacji Pucharu Świata, a także i drużynowego Pucharu Narodów. No i ta klasyfikacja też jest ważna przy ustalaniu kolejności skoków podczas Mistrzostw Świata w Ostotampo.
Halo, dobry wieczór, czy może raczej dzień dobry. Zawsze mam dylemat, jak rozpoczynać te nasze nocne konkursy z Sapporo, bo przecież tam w dalekiej Japonii wprawdzie godzina 10 rano, ale u nas w Polsce dopiero druga, jeszcze środek nocy. Tak czy inaczej, witam serdecznie najbardziej wytrwałych sympatyków skoków narciarskich, którzy zdecydowali się zarwać noc, by wspólnie z nami oglądać rywalizację na skoczni Okurayama w 15. konkursie zaliczanym do punktacji Pucharu Świata w obecnym sezonie. Program pierwszy Telewizji Polskiej transmituje pucharowe zawody w Sapporo od 2001 roku. Otwieramy więc niejako drugą dekadę tych naszych transmisji, a to otwarcie zapowiada się bardzo ciekawie, bo przecież po kilku latach nieobecności na wyjazd do Japonii zdecydował się Adam Małysz. Na liście startowej poza czwartym aktualnie w Pucharze Świata Polakiem także trzech czołowych wyprzedzających go bezpośrednio zawodników: Tomasz Morgenstern, Simon Amann i Andreas Koffler. A konkurs otwiera Kensihiro Ito, młodszy brat Daiki, pochodzący stąd, z Sapporo, 21-letni zawodnik. Wczoraj mu się nie powiodło, nie przebrnął przez kwalifikacje do wczorajszego sobotniego konkursu. Dzisiaj było już nieco lepiej, wystarczyło mu 101 metrów, aby do tego konkursu się zakwalifikować. Obok Adama Małysza, podobnie jak w konkursie sobotnim, także trzech innych naszych reprezentantów. 19 w kwalifikacjach, które zakończyły się przed chwilą, był Piotr Żyła, skacząc 118,5 metra. 29 Maciej Kot, 102 metry. 31 Rafał Śliż z wynikiem 103 metry w kwalifikacjach. Niestety nie powiodło się ponownie Jakubowi Kotowi. 95,5 metra to było za mało, był 42. Odpadało po tych kwalifikacjach 6 zawodników. Z numerem drugim Hiroki Yamada, wczoraj 41. W zawodach prędkości, jak widzimy, poniżej 87 nawet kilometrów na godzinę. To wynik ustawienia rozbiegu. Dzisiaj ten konkurs rozpoczął się z platformy startowej o numerze 8. Wczoraj, przypomnijmy, rywalizowano z 12 belki startowej, z 12 rozbiegu. Podobnie też kwalifikacje do wczorajszego konkursu zostały rozegrane. Wszyscy zawodnicy, mamy nadzieję, że poza Adamem Małyszem punkty zdobędą także inni nasi reprezentanci. I oto na belce startowej już pierwszy z nich. 27-letni skoczek z Wisły, reprezentujący obecnie AZSW w Katowice, Rafał Śliż. Wczoraj 37 po skoku na odległość 101 metrów, dziś w kwalifikacjach 103. No, Rafał Śliż ma też miłe wspomnienia z tego obiektu. W 2006 roku wygrał tutaj konkurs Pucharu Kontynentalnego, później w zawodach Pucharu Świata także punktował, był 23, 29. Jego największe jak na razie osiągnięcie w karierze w zawodach Pucharu Świata to 13 miejsce na Wielkiej Krokwi w Zakopanem w 2009 roku. No, pucharowe konkursy na Wielkiej Krokwi już za tydzień. 3 konkursy zaplanowano w piątek, w sobotę i w niedzielę. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli. Na razie odwilż w Zakopanem, ale spodziewane są już od środy ochłodzenie i opady śniegu. Także czekamy na ciekawą rywalizację w Zakopanem w kolejnych zawodach Pucharu Świata. Noriaki Kasai, no nieoczekiwany dość zwycięzca kwalifikacji. No, gdyby zdołał dzisiaj zwyciężyć, to... No ale zobaczmy, jak poradzi sobie Rafał Śliż. Pierwszy z naszych reprezentantów już na rozbiegu. Wyjście z progu troszkę niepewne. Próbował powalczyć troszkę o odległość, ale nie było chyba noszenia. Spójrzmy raz jeszcze na spokojnie na ten skok. No po tej powtórce z drugiej strony wyglądało to nieco lepiej. Nieznacznie przekroczył 100 metrów Rafał Śliż w tym swoim skoku, ale poczekajmy jeszcze na punkty za wiatr. Minus 9. No i daje to Polakowi drugą w tej chwili. Nie doleci, to ten pomiar nie jest brany pod uwagę. A zatem ten wiatr pod narce w końcowej fazie już tutaj mógł aż tak bardzo na to nie wpłynąć. Ale popatrzmy, bo teraz Piotr Żyła, dzisiejszy jubilat, kończy 24 lata. Najlepsze życzenia od Telewizji Polskiej, no ale najlepszym prezentem dla Piotra Żyły byłyby pewnie punkty do klasyfikacji Pucharu Świata. Wczoraj zabrakło niewiele, był 31. Dzisiaj w kwalifikacjach 118,5 metra, 19 pozycja, no aby powtórzył to w konkursie. Piotr Żyła już w powietrzu. No, też troszkę niespokojny lot, widać te podmuchy wiatru. Zniosły go tu na lewą stronę ze skoku. W końcowej fazie ratował się już tylko, aby bezpiecznie wylądować. Tylko 101 metrów. Minus 8 punktów, a zatem minus 8,9 mniej niż skaczący przed nim zawodnicy, ale jak widzimy w tym ujęciu z boku nie doleciał do zielonej linii, czyli nie będzie liderem, jest w tej chwili wczoraj 40.
19-letni zawodnik z Zakopanego. Nie powiodło się podobnie jak wczoraj starszemu bratu Jakubowi. Zobaczymy, jak poradzi sobie Maciej. Prędkość poniżej 86 km na godzinę. Miał chyba troszkę ten wiatr pod narty w drugiej fazie, no ale widać, że Maciej Kot nie jest w tej chwili w najwyższej formie. Już trzeci jego sezon w zawodach Pucharu Świata, ale jeszcze nie udało mu się w karierze zdobyć pucharowych punktów. Chociaż tak znakomicie prezentuje się latem, w tym sezonie letnim trzeci Weinzidel, raz pierwszy w karierze na podium w zawodach letniego Grand Prix. Wraz z kolegami zwycięstwo w konkursie drużynowym. No, miejmy nadzieję, że Maciej Kot no, odnajdzie swoją formę, odnajdzie swoją dyspozycję za tydzień na dobrze sobie znanej wielkiej krosi Zakopanej. Dzisiaj tylko 95,5 metra, Maciej Kot na razie 10, a na rozbiegu już reprezentant Finlandii Harri Oli. Tylko 3 skoczków fińskich przyjechało do Sapporo w tym roku. No, Harri Oli jeszcze skacze bardzo nierówno. Zdarzają mu się skoki dalekie, ładne, poprawne, ale zdarzają się też i bardzo słabe. To był niestety jeden z tych słabszych, tylko 99 metrów. We wczorajszym konkursie Harri Oli zdobył pierwszy swój punkt w tym roku do klasyfikacji Pucharu Świata, był 30. No i myślę, że dzisiaj lepszym, który w tych kwalifikacjach udziału brać nie musiał. Skoczył sobie treningowo tylko 115,5 metra, wczoraj 5, jak będzie dzisiaj? No ładnie, jak na razie leci Michael Urman i daleko, ponad 120 metrów. Podobnie jak Jan Matura, widać, że złapał teraz w tej części sezonu wysoką formę skoczek niemiecki, 126 metrów. Blisko jednak 2 metry na sekundę sprzyjający wiatr z przodu, będzie objęte ponad 20 punktów. Jak widzieliśmy w wyniku, troszkę niepewne lądowanie, ale mimo to wysokie noty, 18,5. Aż u dwóch sędziów. To 3,8 to jego nota, jest czwartym skoczkiem, który osiąga tutaj wynik powyżej 100 punktów, ale też daje mu to miejsce czwarte za Tocimoto Skletem i Janem Maturą. Reprezentant Słowenii Robert Kraniec skacze jeszcze nierówno. Dzisiaj w tej serii próbnej dla niego 131 metrów. Czy zdoła to powtórzyć w konkursie? Troszkę nierówno wybił się na progu. No i widzieliśmy konsekwencje tego błędu. Nie był w stanie już tutaj daleko poszybować. 106 metrów, no ale też spójrzmy, jak zmienił się wiatr. Tylko minus 9,5 punktu. A przecież skaczący przed nim Tocimoto i Hoche mieli tych punktów ujemnych powyżej 20. Robert Kraniec w efekcie na miejscu 13 dopiero ląduje. No i już coraz bliżej decydujące rozstrzygnięcia tych zawodów. Rafał Śliż jest 17, Piotr Żyła na miejscu 20. Mamy już dwóch zawodników w serii finałowej. Szofej i Tocimoto prowadzi, on też skoczył najdalej, 128 metrów. A teraz reprezentant Czech, 21-letni Roman Kołdelka. Wczoraj 12, przed tygodniem na podium w Harrachowie. Roman Kołdelka także odzyskuje formę sprzed 2 lat. Ale z tej próby tutaj dzisiaj pierwszej na Okura Jamie w Sapporo nie jest zbyt zadowolony. 119,5 metra w tych warunkach, które widzieliśmy wiecznych, po odjętych punktach Czechowi, to niezły skok. No i poczekajmy na notę. 98 punktów, jest 5 za Michael, 22-letni reprezentant Niemiec. On też zanotował dzięki tym 100 punktom najwyższy awans w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z miejsca 19 przesunął się aż na 11. Jeszcze 32 punkty i awansuje do czołowej dziesiątki, co pozwoli mu uniknąć kwalifikacji z Zakopanem. Severin Freund w powietrzu. Dobra prędkość na progu w tych warunkach. No i bardzo daleki, ładny skok. Severin Freund ponownie zadziwia. W serii próbnej dla niego przed tym konkursem 128 metrów. Wczoraj znakomity skok w drugiej serii, 129, dał mu zwycięstwo w konkursie, bo pierwszej serii, przypomnijmy, był 5, a teraz 134,5 metra. Severin Freund jest pierwszym zawodnikiem, który przekracza tutaj granicę 130 metrów dzisiaj na Okura Jamie. Często tak bywa, że zawodnik po odniesieniu zwycięstwa odblokowuje się psychicznie, zyskuje nowe siły i skacze coraz dalej. Tak jest w przypadku Severina Freunda. Oczywiście z notą 124,3 punktu obejmuje on teraz prowadzenie w konkursie.
wyprzedza Shohei Tochimoto o ponad 16 punktów. Manuel Fettner, no niewątpliwie najlepszy sezon w karierze tego 25-letniego skoczka z Austrii. No tutaj troszkę niespokojnie, wachluje nartami. No, tuż za punktem K wylądował. Wczoraj siódma pozycja, dzisiaj w serii próbnej 130. W tym sezonie w klasyfikacji Pucharu Świata po wczorajszych zawodach Manuel Fettner awansował na 10 miejsce. No i będzie teraz walczył o to, aby to miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu Świata utrzymać. Tu na Okurajamie na razie jest siódmy, no to 102,1 punktu. No zatem wyprzedza Romana Kołdelkę, a jest Zada Ikimito i Michaelem Urmanem. Japończyk i Niemiec z identyczną notą 103,8 punktu ex aequo na miejscu piątym. No i teraz zawodnik, na którego czekamy najbardziej, dla którego biją serca w polskich domach, Adam Małysz. Robert Mateja biało-czerwoną chorągiewką dał znać, jest zielone światło. Adam Małysz już na rozbiegu. Dobre, spokojne wyjście z progu. No i teraz oby jak najdalej poszybował, walczy o odległość. Piękny skok! Brawo, Adam! Trochę krócej od Severina Freunda, ale poczekajmy teraz na wskaźnik siły wiatru. Minus 18,1. Niespełna 2 metry na sekundę pod narty. Porównywalne warunki miał Severin Freund, na pewno więc Polak będzie za Niemcem w klasyfikacji, ale nadal dobrą, równą formę utrzymuje Adam Małysz. Wczoraj trzeci, no, prowadził po pierwszej serii, lekki niedosyt na pewno pozostał, ale brawa za te kolejne, za to kolejne 89 już podjął w karierze. 117,2 punktu, dosyć dużo traci do prowadzącego Severina Freunda, ale jest Polak na miejscu drugim. No i pozostała nam już tylko trójka. Trójka najwyżej sklasyfikowanych zawodników w Pucharze Świata w tym sezonie. Andreas Koffler, Simon Amann i Thomas Morgenstern. Andreas Koffler w serii próbnej 131 metrów. Wczoraj czwarty, tuż za Polakiem, tuż za podium. Ładnie leci teraz Koffler. No daleko, ale przed 130 metrem wylądał. Jest jednak zadowolony. Widać, w tych warunkach trudno było dalej skoczyć. Minus 16,7. No, porównywalne w zasadzie warunki z Adamem Małyszem. Minimalnie słabszy ten wiatr pod narty miał Andreas Koffler. Polak 131 metrów, jako odległość uzyskał Austriak. No też 131, dokładnie taka sama. Minimalnie mniej tych odjętych punktów przy takiej samej nocie za styl obu zawodników powoduje, że Koffler jest na miejscu drugim. No i spycha Adama Małysza na miejsce trzecie. Reprezentant Szwajcarii Simon Amann, mistrz świata tutaj na Okurajamie przed 4 lat, czterokrotny już mistrz olimpijski. Martin Kuntle energicznie machnął chorągiewką, dobre więc warunki na skoczni. Simon Amann w powietrzu, spokojny lot, no ale krótszy, jak widzimy, zdecydowanie krótszy od skoków, które oglądaliśmy wcześniej w wykonaniu Freunda, Małysza i Koffler. Tylko 116,5 metra. No ten wiatr tutaj też słabszy. Będzie miał odjętych o 7-8 punktów mniej od Polaka i Austriaka. No ale odległościowo tutaj zabraknie mu, aby włączyć się do rywalizacji o zwycięstwo w tych zawodach. Simon Amann poniżej 100 punktów. Dopiero 11 pozycja. No i za chwilę Thomas Morgenstern, który nie skakał w tej serii próbnej. Wczoraj dwa równe skoki na odległość 124,5 metra dały mu drugą pozycję w konkursie za rewelacyjnym Severinem Freundem. 4 lata temu w Mistrzostwach Świata był tutaj piąty, później na Miyano Mori, na mniejszej skoczni trzeci. No i ten tytuł Mistrza Świata to właściwie ostatnie trofeum, jakie pozostało mu jeszcze do zdobycia po wygranej niedawno w turnieju czterech skoczni. Nie ma Aleksandra Pointnera, jak widzimy. Stefan Horngacher tam z boku w gnieździe trenerskim. No i popatrzmy, Thomas Morgenstern, jak on sobie poradzi tutaj w tych warunkach. Ostatni skok pierwszej serii zawodów na Okurajamie. Krótko! No, dużo zabrakło do punktu K, do 120 metra Morgensternowi. Rozkłada ręce, ale popatrzmy, minus 2,2. Można by więc rzec, że niemal przy bezwiecznej pogodzie przyszło skakać liderowi Pucharu Świata. Nie miał dzisiaj szczęścia do warunków. Miał to szczęście Adam Małysz, 131 metrów i trzecia pozycja Polaka.
No a najdalej poszybował wczorajszy zwycięzca, w którego wstąpiły teraz nowe siły, uwierzył w swoje możliwości Niemiec Severin Freund. On też jest liderem po pierwszej serii tych zawodów. No a czy będzie nową gwiazdą niemieckich skoków na miarę Martina Schmidta, Svena Hanawalda? No, na to jeszcze trzeba poczekać. Musi to potwierdzić jeszcze w kilku dalszych konkursach. Wywiad dla telewizji RD, zadowolony, uśmiechnięty Severin Freund. No a my czekać będziemy teraz na drugą serię tych zawodów. Adam Małysz wczoraj w drugiej serii bronił pozycji lidera. Dzisiaj będzie atakował z trzeciego miejsca. No być może to atak z trzeciego miejsca lepiej będzie odpowiadał naszemu najlepszemu zawodnikowi. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Niewielka strata do Andreasa Kofflera, znacznie większa do Severina Freunda. No ale być może będą mieli okazję skoczyć w drugiej serii w porównywalnych warunkach. Frank Koffler, Małysz, Tochimoto, Sklec, Matura. Taka jest czołowa szóstka. Brawa dla Jana Matury, który także radzi sobie znakomicie. Dopiero 13. Tomas Morgenstern. Wcześniej widzieliśmy na 11. miejscu Simona Mana. No i popatrzmy jeszcze na lokaty pozostałych naszych reprezentantów, których powinniśmy oglądać w drugiej serii. Tak to wynika tutaj z moich prowizorycznych obliczeń. Tak, na miejscu 25. Rafał Ślisz. I na 28. Piotr Żyła, zatem będą pierwsze w tym sezonie pucharowe punkty dla tych dwóch naszych zawodników. No niestety dzisiaj bez pucharowych punktów czwarty z naszych reprezentantów, Maciej Kot, który dzisiaj poza finałową 30. na miejscu 45. No, druga seria za kilkanaście minut. Proponuję więc, abyśmy się przenieśli do naszego studia i spokojnie przeanalizowali wydarzenia serii. Był już kiedyś 19 na Okurajamie. No i życzymy mu, by w dniu jego 24 urodzin, aby powtórzył tamto osiągnięcie, aby ten drugi skok pozwolił mu jeszcze przesunąć się w górę klasyfikacji. Piotr Żyła już na rozbiegu. Spokojne wyjście z progu. No i ładny skok naszego zawodnika. Widzieliśmy, te warunki nie były już tak sprzyjające. Ta zielona linia przesunięta znacznie bliżej progu. A zatem wydaje mi się, że powinien, choć skoczył tylko 106,5 metra, objąć teraz prowadzenie w tych zawodach. Poprawne lądowanie telemarkiem to ważne nawet przy krótszych skokach. Każdy tutaj ten punkt odjęty przez sędziów może mieć znaczenie. Jednak nie 140,2 punktów. Piotr Żyła o 0,8 za Mikio Meznar. Polak jest na razie drugi, wyprzedza Japończyka Ito. A teraz no, jedna z niespodzianek tych zawodów, zarówno dzisiaj, jak i wczoraj, bo przecież wczoraj był 28, dzisiaj też zdobywa pucharowe punkty. 19-letni Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Close. Czeka na zielone światło młody skoczek kanadyjski. Przed tygodniem był tutaj siódmy w zawodach Pucharu Kontynentalnego. No, a dzisiaj walczy o jak największą liczbę punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. On około 110 metra chyba wylądował, jeżeli dobrze tutaj oceniłem. Nie, jednak znaczna rozpiętość przy tym ujęciu z przodu kamery. Teraz dopiero widać było to zaledwie 95,5 metra. Mackenzie Boyd-Close na razie jest ostatni. I tak już pewnie zostanie. Zobaczymy, jak w tych warunkach poradzą sobie kolejni zawodnicy. A tutaj coraz bardziej uśmiechnięty Mikio Meznar przystępował do tej drugiej serii z 30 pozycji i cały czas jest lider. Reprezentant Niemiec Felix Schopp jest kolejnym, który zajął miejsce na belce startowej. 30-letni skoczek z Garmisch-Partenkirchen. Wczoraj 22 w konkursie, przed tygodniem 20 w Karachowie. To jak na razie jego najlepsze osiągnięcia w tym sezonie w zawodach Pucharu Świata. Nie ma jeszcze zielonego światła dla młodego skoczka niemieckiego. Niedługo po nim powinien skakać 25 zawodnik pierwszej serii Rafał Ślisz. Dystans do Amana i Kofflera. Felixow powyżej 87 km na godzinę na progu.
No, ładny skok. Wydawało się, że tak bez walki odległość, a jednak ląduje gdzieś tuż przed 120 metrem. 118 dokładnie. To najdłuższy skok w tej drugiej serii zawodów. No i myślę, że Felix Soft będzie teraz nowym liderem. Zaakcentowany Telemark, noty za styl 17,5, tylko na czwartym stanowisku sędzia norweski Knut Bakken o punkt mniej. No tutaj jednak te oceny norweskiego sędziego dość znacznie odbiegają od czwórki pozostałych sędziów. Na trzecim stanowisku sędzina kobieta Klaudia Geniew z Austrii. No a my popatrzmy, jak poradzi sobie w tych warunkach w drugiej serii doświadczony już nasz zawodnik 27-letni Rafał Ślisz. Łapie tutaj troszkę wiatru, nie, chyba jednak niewystarczająco, aby daleko poszybować. Gdzieś przed 115 metrem wylądował Polak, tak, 113,5, minus 23, a zatem miał korzystne warunki, nie zdołał jednak do końca ich wykorzystać. To 45,5 punktu to łączna nota Rafała Ślicza. Wystarcza, aby wyprzedzić Mikię Metnara. Polak jest z nami oglądać Tomasa Morgensterna. Zobaczmy, co pokaże w drugim skoku lider Pucharu Świata. Tutaj złapał teraz noszenie, walczy o odległość. Piękny, daleki skok. No, Tomas Morgenstern pokazuje klasę, potwierdza, że ten pierwszy skok nieudany to tylko wypadek przy pracy. W tym sezonie Pucharu Świata 12 razy na podium. Raz tylko poza dziesiątką w Garmisch-Partenkirchen Tomas Morgenstern. 7 zwycięstw pucharowych. Łącznie w całej karierze tych zwycięstw ma już na swoim koncie 21. Na dzisiaj oczywiście wygrać nie zdoła, no ale te 136,5 metra, które uzyskał w tym powtarzanym przed chwilą skoku, no musi budzić szacunek. Oczywiście Tomas Morgenstern nowym liderem, choć ten wiatr nie był aż tak bardzo sprzyjający. Minus 3 ukończył rywalizację na miejscu szóstym. No czy zdoła dzisiaj wskoczyć chociaż do pierwszej dziesiątki? Simon Amann już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj szybuje Szwajcar. Zdecydowanie ponad 120 metrów. No i z pewnością będzie teraz drugi. Simon Amann chyba troszkę się rozregulował. Nie wszystkie jego skoki są tak udane jak ten przed chwilą na odległość 127 metrów. No zresztą od początku tego sezonu skakał bardzo słabo w treningach, często słabo w kwalifikacjach. No nie musiał się kwalifikować, ale oddawał tam skoki próbne. Natomiast później umiał zmobilizować się na zawody i w tych zawodach na miejscu siódmym zdaje się mi to. Michael Urman już w powietrzu, wczoraj piąty. Niemiec także powraca do wysokiej formy, teraz ponad 120 metrów. No ale wydaje się, że w tych warunkach, które trafił na skoczni, trudno było mu skoczyć dalej. 123 metry, przy blisko 2 metrach na sekundę z przodu, to oczywiście uśredniony pomiar wiatru, bo ten wiatr widać po zachowaniu zawodników tutaj na Okurajamie troszkę wiruje. No będzie mu jednak ciężko utrzymać tę pozycję siódmą, którą zajmował po pierwszym skoku. Na razie Michael Urman z notą 202,8 punktu za Simonem Ammannem na miejscu piątym. Później już z dużą stratą kolejną grupę otwiera Ole Marius Ingvaldsen. Norwegu trzyma więc po raz czwarty z rzędu miejsce w drugiej dziesiątce pucharowych zawodów. Daiki Ito. Dzisiaj najlepszym z Japończyków w pierwszej serii Tochimoto. I to był siódmy egzekwo z Urmanem, ale teraz nieudany skok przed własną publicznością tutaj na dobrze sobie znanym obiekcie w Sapporo. Daiki to zwycięzca letniego Grand Prix w tym sezonie, ale proszę, plus 1,3 punktu, jakże zmienił się teraz ten wiatr niekorzystnie akurat przed skokiem Japończyka. Jakże tutaj mało łaskawa okazała się ta skocznia, na której Daiki to tak często przecież trenuje. 86 metrów i dopiero 17 pozycja w tych zawodach, a skończy się zapewne na miejscu w trzeciej dziesiątce. Tomas Morgenstern spokojnie obserwuje poczynania kolejnych zawodników. No on atakował w tej drugiej serii z miejsca 13. Patrząc tak na punktację po pierwszym skoku, ma szansę ukończyć tutaj rywalizację na miejscu czwartym. Raczej nie sądzę, aby zdołał dogonić Adama Małysza, Andreasa Kofflera i Severina. W tym sezonie najwyżej z Czechów sklasyfikowany w Pucharze Świata.
Niezła prędkość, spokojnie, nieźle to wygląda. Bardzo ładny skok Jana Matury. No, utrzyma na pewno miejsce w pierwszej dziesiątce, jest zadowolony. Jest zadowolony trener Dawid Girołtek, który prowadzi teraz kadrę czeską. No i myślę, Kołdelka też nieźle sobie radzi. Jest Borek Sedlak, Łukasz Klawa, Czesi mają drużynę i mogą w Mistrzostwach Świata powalczyć o nawet miejsce na podium. Sławiska, Czołfinowie, no, nie wiadomo trochę jak z formą Norwegów. 128 metrów Jana Matury i druga pozycja za Tomasem Morgensternem, a zatem co najmniej siódma w całych zawodach. Norweg Vegard Haukeslet już odniósł sukces, bo jest w czołowej dziesiątce po pierwszym skoku, ale czy zdoła powtórzyć to osiągnięcie i utrzymać to miejsce w czołowej dziesiątce także i po zakończeniu rywalizacji. Vegard Haukeslet na rozbiegu, już w powietrzu Norweg, no prędkość poniżej 86 km na godzinę. No i w efekcie nie doleciał do 120 metra, zatem to miejsce w dziesiątce, no może stracić. Zobaczymy jeszcze jak tam z wiatrem, minus 17,8 punktu, tylko 107 metrów. Zdecydowanie tutaj zabrakło odległości. No i pozostała nam już tylko czwórka Shohei Tochimoto, najlepszy z Japończyków, 128 metrów w pierwszej serii, a później Adam Małcz. Vegard Haukeslet jest na miejscu dziewiątym. Przegrywa więc dzisiaj także i z Olemariusem Ingvaldsenem, który przecież atakował do drugiej serii gdzieś tam z odległej 27 pozycji. Czekają Japończycy na skok ostatniego swojego zawodnika, Shohei Tochimoto. Na razie najwyżej jest sklasyfikowany ich zawodnik gospodarzy, to Noriaki Kasai na miejscu 10. Shohei Tochimoto jeszcze będzie musiał chwilę poczekać. Jest już zielone światło, Shohei Tochimoto zatem na rozbiegu. No i zobaczmy jak sobie poradzi. 86,7 na godzinę, niezła prędkość, ale krótki skok Japończyka. Trudno powiedzieć jak z warunkami, jak ten uśredniony pomiar wskazuje, że wiatr nie był sprzyjający dla reprezentanta gospodarzy. No do tego być może jakiś lekki stres. Wiadomo, że w skokach narciarskich szczególnie ważny jest pewien luz, pewna powtarzalność, pewien automatyzm. Zawodnik, kiedy za bardzo chce, to wtedy nie wychodzi. Być może to czym o to się troszkę spią, że pojawiła się szansa, aby tu być najlepszym z Japończyków przed własną publicznością. Być może to także przeszkodziło mu tutaj w oddaniu dalekiego skoku. No a zaraz zobaczymy, jak poradzi sobie dzisiaj w zawodach Adam Małysz z pozycji atakującego. No bo liczymy, że nie będzie tutaj bronił tej trzeciej pozycji, ale spróbuje jeszcze zaatakować wyższe miejsce na podium. No na razie zadanie przeskoczyć Tomasa Morgenstern. Miał nad nim po pierwszym skoku przewagę, tak jak mówiłem, ponad 24 punktów. No i popatrzmy, trzymajmy kciuki za naszego zawodnika. Adam Małysz już w powietrzu, dynamicznie wyszedł w górę. No ale teraz czy będzie to noszenie, czy odleci daleko? No i trudno powiedzieć. Chyba w tych warunkach nie dało się dalej skoczyć. 114 metrów, minus 1,1 punktu za wiatr. Ponad 16 ujemnych miał Tomas Morgenstern, no ale też Polak skoczył od niego w tym drugim skoku aż 20 metrów bliżej. 22,5 metra krócej dokładnie, no i chyba nie wyprzedzi, tak? Dopiero trzeci, a zatem przegrywa także Adam Małysz dzisiaj z Janem Maturą. Na szkodę. Tomas Morgenstern będzie więc dzisiaj na podium pucharowych zawodów. Już po raz 13 w tym sezonie. Ciężko będzie natomiast obronić to miejsce na podium Adamowi Małyszowi. Andreas Kopfler. Jest już zielone światło dla Skoczka Austriackiego. Popatrzmy. Dobra prędkość na progu. No znacznie wyżej leci nad deskokiem i daleko poszybował. Zobaczymy jakie warunki trafił Andreas Kopfler. Bez względu na to jakie były, na pewno on będzie teraz nowym liderem, miał dużą przewagę nad Tomasem Morgensternem, ponad 2 metry na sekundę pod narty. No troszkę szkoda, że tutaj nie trafił w tym drugim skoku Adam Małysz na podobne warunki jak Andreas Kopfler. Być może zdołałby to wykorzystać, być może nie wygrałby z Kopflerem, ale obroniłby miejsce na podium tych pucharowych zawodów. Dzisiaj Adam Małysz już na pewno poza podium,
I tego możemy być pewni. Andreas Kofler 132,5 metra i oczywiście obejmuje prowadzenie z przewagą 10,5 punktu nad Tomasem Morgensternem. Jan Matura trzeci, Adam Małysz spada na miejsce czwarte. No i czy będzie sensacyjne miejsce na podium dla Czecha Jana Matury? Czy będzie może niespodziewane, bo już niesensacyjne zwycięstwo drugie z rzędu Severina Freunda? O tym przekonamy się już za chwilę. Na razie cieszą się Austriacy, mają dwóch swoich zawodników na podium, Kofler i Morgenstern. Cieszą się na pewno też Czesi, Matura jest trzeci, Kołdelka piąty. No i popatrzmy, 22-letni Severin Freund kończy ten pucharowy konkurs w Sapporo. No tutaj jakieś drobne wahnięcia, walczy jeszcze do końca odległość, ale tylko około 120 metra wylądował. No i czy to starczy w ogóle do trzeciego miejsca, zobaczymy. 120 metrów, minus 13,6 dziesiątych, miał dość dużą przewagę po pierwszym skoku Severin Freund. No poczekajmy jeszcze na przeliczenie tych wszelkich punktów. No być może też, tak jak w przypadku Tachimoto, nałożył się jakiś taki drobny stres. Gdzieś tam w głowie zawodnika pojawiło się to myślenie, że jest szansa wygrać po raz drugi pucharowe zawody. No i to spowodowało drobne spięcie, drobne zaburzenie tego automatyzmu, jaki w skokach jest niezbędny. 120 metrów Severina Freunda. Nota łączna. Poczekajmy, za styl 54 punkty dostał od sędziów. Czy wyprzedzi Morgenstern'a? Tak, jest drugi. Severin Freund rozdziela skoczków austriackich, a zwycięzcą pucharowego konkursu na Okurajamie w Sapporo jest dzisiaj 26-letni skoczek z Innsbrucku Andreas Kofler. Piąte w karierze zwycięstwa Andreasa Koflera. Gratulujemy temu sympatycznemu zawodnikowi. Wicemistrz olimpijski z Prady Lato, z Turynu sprzed 5 lat. Zwycięzca ubiegłoroczny turnieju czterech skoczni. No, zawsze bardzo mocny punkt austriackiej drużyny, z którą zdobył już wiele złotych medali w Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich. Andreas Kofler przed Severinem Freundem. Tomas Morgenstern, lider Pucharu Świata na miejscu trzecim. Czwarty Jan Matura, duży sukces doświadczonego 31-letniego Czecha. A Adam Małysz, atakujący po pierwszej serii z trzeciej pozycji, nie zdołał dzisiaj utrzymać miejsca na podium. Kończy rywalizację na Okurajamie na miejscu piątym. Zdobywa zatem 45 pucharowych punktów. Dzisiaj troszkę zmniejszył różnicę do Simona Mana, który był na miejscu ósmym, ale niestety stracił do zwycięzcy Andreasa Kofflera, a zatem nadal w pucharowej klasyfikacji Adam Małysz będzie na pozycji czwartej. Kolejne miejsca w tych zawodach, no i dwaj pozostali nasi reprezentanci. Dzisiaj na miejscu 24 Rafał Ślisz i na 26 Piotr Żyła. 7 punktów pucharowych Rafała Ślisza, 5 Piotra Żyły. No, cieszmy się z tych punktów, bo to pierwsze dla naszych zawodników punkty w tym sezonie. A kolejne pucharowe zawody już w piątek, w najbliższy piątek na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Serdecznie Państwa zapraszam. Na dzisiaj się już żegnam. Adam Małysz piąty, Andreas Kofler zwycięzcą, a oglądany Tomas Morgenstern nadal liderem Pucharu Świata.